supermoce, o których nie miałeś pojęcia. Od dziecka chciałeś zostać superbohaterem? To ucieszysz się, kiedy dowiesz się, że już nim jesteś i posiadasz supermoce. A zatem, twoją pierwszą supermocą jest twój mózg. Gdyby zmienić go w komputer, to takie urządzenie mogłoby wykonać do 38 tysięcy bilionów operacji na sekundę. To byłby najszybszy komputer na świecie. Oprócz tego, posiadasz superpamięć. Przecież technicznie twój mózg jest w stanie zapisywać i przechowywać informacje o każdej sekundzie twojego życia. Kolejna twoja supermoc sprawia, że jesteś podobny do awatara z filmu o tym samym tytule. To bioluminescencja. Tak. Twoja skóra świeci w ciemności. Tylko że to światło jest tak słabe, że ludzkie oko nie potrafi go zarejestrować. Masz też coś wspólnego z Supermanem. Chodzi o to, że twoje mięśnie są znacznie silniejsze niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Po prostu natura zamocowała na nich bezpiecznik, żeby nie zaszkodzić reszcie organizmu tą niewiarygodną supermocą. Jednak duża dawka adrenaliny wystrzelona do krwi może na krótki czas zneutralizować taki bezpiecznik. Dlatego w ekstremalnych warunkach ludzie są w stanie utrzymać ogromny ciężar. Chociaż w tych chwilach, kiedy twoje mięśnie dostają supermoc, należy pamiętać, że superkości jednak nie posiadasz. Oprócz tego, człowiek został stworzony przez naturę jako najlepszy biegacz na długie dystanse. Właśnie dlatego ludzie pierwotni mogli gonić zdobycz tak długo, dopóki nie padała ze zmęczenia. Ale jeśli z polowania trzeba było wracać nocą, przydatna była umiejętność echolokacji, którą posiadają niektóre osoby i przy pomocy której orientują się w ciemności nietoperze i niezrównany Batman. No i jeszcze ludzie mają supermoc węży do zrzucania skóry. Co to? Wygląda jak wąż. To skóra węża. Snake, are you okay? Snake? Snake? Ponieważ nasza skóra co miesiąc odbudowuje się na poziomie komórkowym, a przez całe życie tracisz około 40 kg na błonka. Interesującą supermocą twojego organizmu jest umiejętność syntezowania substancji przypominających narkotyki, na przykład przy zakochaniu. Dlatego czujesz przyspieszone bicie serca, pozytywne emocje i rumienisz się na widok obiektu swoich uczuć. A przy okazji, czy wiesz, że równocześnie z twarzą rumieni się też błona śluzowa w twoim żołądku? Oprócz tego, twoje ciało jest małą ciepłownią. W ciągu 30 minut produkuje ilość ciepła wystarczającą, żeby zagotować mniej więcej 4 litry wody. Jednak najbardziej zadziwiającą supermocą ludzi jest to, że w ciągu 9 miesięcy w kobiecym ciele z dwóch malutkich komórek powstaje całkowicie nowy człowiek. A wy, jakie jeszcze supermoce chcielibyście posiadać? Czekamy na wasze odpowiedzi w komentarzach. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na naszym kanale, żeby nie ominął was żaden nowy materiał. Cześć!